Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku po raz trzeci gramy już w Who's Your Daddy, a jak gramy, to oczywiście w tej grze nie mogło zabraknąć kogo? Werki Aferki! Jej, jej! Cześć, siemaneczko! Siemaneczko, jestem i ja! Widzowie, pamiętajcie, rzeczy przedstawione w tym odcinku to tylko gra. Nie naśladujcie takich zachowań, bo mogą być dla was one po prostu niebezpieczne. A teraz przejdźmy już do gry. Gdzie jesteś? Idę do kuchni. Ja jestem głodna, chcę coś zjeść. Ty, tutaj są jakieś drzwi jeszcze, ja tutaj chyba nigdy nie byłam. Już biegnę do ciebie, czekaj, tylko spadnę z lampy. O matko, to jest pralnia jakaś, Vera, tu patrz. Nie widzę cię. A, tutaj jesteś. Pralnia? Dłuższe życie każdej pralki to... Pralka. Dziecko. Ej, tu jest Wet Daddy Turbo. Aha, a tutaj jest Dry Daddy Speed Load. A, bo to jest pralka, to jest pewnie ta suszarka, bo w Ameryce mają te suszarki fajne. Ej, co ty mnie tutaj? Ej, co ty mi tu? Idziemy do piekarnika. Ej, co ci się stało? Czemu się w podłogę wbiłaś? Ja cały czas z tobą walczę jakby. Czekaj, bo u mnie wygląda jakbyś była w podłodze. O nie. Wbugowało mnie coś. No chyba tak. Klaudię wciągnęła podłoga. Gdzie ja jestem? Halo! Dobra, jestem na ogrodzie, chodź tu do mnie. Już mi się podoba to narzędzie. Wiesz co, ja sobie nie przygotowałam chusteczek, a ja już płaczę ze śmiechu. Ale najlepsze chyba jest to, że znalazłam kolejne miejsce, którego nie odwiedziłyśmy jeszcze ty. Tak? Jakie? Taka jakby szopa. Biegnę! Tutaj jest ta duża kosiarka, ta co się jeździ na niej, Vera. No nie, nie umiem, Klaudia, pomocy! Nie mogę przeskoczyć. Ty jesteś w ogóle. Na trampolinie próbuję przeskoczyć przez żywopłot, ale mi się nie udaje. Rozdzieliłyśmy się. Klaudia, skosiłaś mnie, nie żyję! Gdzie ty jesteś? No skosiłaś mi kosiarką, już nie żyję! Skoszona! Dlaczego to zrobiłaś? Nie widziałam, że cię skoszę! Ej ty! Co tu jest? Tu jest jakaś nora. Czekaj, biegnę duchem do ciebie, moment. A tutaj. A, o. Ej, tutaj jakieś tabletki są. No właśnie, zjadłabym je z chęcią, ale nie mogę tam wejść. Ty, a może łopatą trzeba tutaj wykopać? Myślisz? Myślę, że tak. Dobra, ja idę duchem poszukać łopaty, gdzie jest. Dobra, szybko, po łopatę. O nie, no już nie w tą stronę pobiegłam. A nie lepiej wyskoczyć przez okno? Nie, chyba. Nie, bo tutaj Spidermana można. Uii! Dobra, jedziemy. Jak tu się jechało? Czemu nie mogę jechać? To zeżarłaś. Nie, coś się zablokowało. No zjadłaś kluczyki, zobacz, że jesteś zielona. Tak, to kluczyki zjadłam? Chyba tak. Kosiarka! Oj, czekaj, ja jej nie mogę zatrzymać! Dobra, puch, ale się rozpędziłam. Ty, a jakby zjechać nią w niedźwiedzia, co by się stało? Sushi, niedźwiedziusi. To ja zadzwonię po niedźwiedzia i spróbujesz wjechać w niego, co ty na to? Moment, bo utknęłam! Ty! Kto tak trąbi? Co, jakiś autobus do mnie przyjechał, baby nappers! Dobra, jadę kosiarką, czekaj, ja już tam go wyjaśnię zaraz. On odjechał, ty! Z tobą? Nie, nie zdążyłam wejść, ty, może co jakiś czas tu jakieś rzeczy przyjeżdżają. O! Dobra, przejechałam po kosiarce, jestem. To dzwoń po niedźwiedzia. Znaczy, dzwoń, gwiszcz po niedźwiedzia. Uwaga, idzie, idzie, leci! Kurzone, leci, misio! Nic to nie dało! Oj! Walcz! Walcz! Dobra, próbuję, rozpędzam się. Zatrzymał mnie! O nie! Jeszcze kurde samochód! Najgorzej! Co tam się stało? Czemu to wybuchło? To jest wypadek jakiś na drodze! Co jest? Explosion! Explosion! Widzisz, to moja kosiarka tam! Oj, 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 mi się potrąci! A! Nie! A wow, dobra, biorę drugą kosiarkę! Może gorszą trochę! A!
Dobra, ja idę po tą drugą kościerkę, może mi się uda. Nie! Ej, jak on mnie goni, ten misiek! Mera, jak to wygląda! Co widzisz? Tak widzę! Ała! Oj! O nie, 0%! Życia. Raczej nie żyje. O nie! Ty, a mogę cię jakoś zreanimować? Chyba nie. Chodź tu, wstań. Klaudia, to nie działa! Ała! O nie, muszę uciekać! Chciałam... No! Ło, ale cię przerzucił przez płot. Okej, spoko. Ta moja mina. Lecimy. Misja, ty łopata, ja szukam routera, żeby robić zakupy na Amazonie i później tata nasz za to wszystko zapłaci. Ej, podłączyłam router, Vera. Tak, działa? Ty, patrz, i znowu ktoś trąbi. Czy to znowu nie jest ten koleś? Ten autobus? O nie. Ja znalazłam gazolin! Oh my god! No co ty? No! To jest najlepsze znalezisko ever! Gazolin! Biegnę do ciebie, tablet działa, robimy zakupy, shopping time! Ej, ja mam pomysł! Podpalę ten dom! Ja podpalę... O, tak! Już mi się ta gra podoba! Ty wyglądasz jak szatan! Burn! O matko! Ej, tu świeczka jest! Lejemy na świeczkę, będzie wybuch! Myślisz? O, tak! Co jest? Dom się świeci, no co? Tak, na święta. Pomalowałaś dom na święta. Halo, ja uciekam, boję się ciebie. Gazolin! Gdzie ona poleciała pomocy? Czy ja już wylałam całą gazolin? Chyba tak. Ty, Vera, szczura mogę kupić. Chcesz szczura zjeść? Nie. Jest stek z niedźwiedzia. O! Gazolin mi się zepsuło. Ej, mogę ci kupić nową gazolinę. To kup mi nową gazolin, bo tutaj coś mi nie działa. No, skończyło mi się to. Paliwko mi się skończyło, nie działa. Kupiłam. Chyba. Kiedy to przyjedzie? Patrz! Dronem spadło. To? Gazolin! Podpalamy dom! Dobra, to ja wydaję dalej pieniądze. Dynamit, Vera, jest dynamit. Gdzie? No to kupuj dynamit, no. To jeszcze wysadzimy dom. Już mi się podoba ta gra. Leci, leci, nie. Leci! O, dobra, dawaj tutaj wysadź dom. Albo nie! Dawaj po niedźwiedzia dzwoń. Dobra, dawaj. Ja go najpierw poleję gazolin, a ty w niego rzucisz tym, dynamitem. Okej. Musimy to zrobić. Będzie szatański niedźwiedź! Tylko ja nie wiem, czy ja to muszę ten dynamit po prostu wyrzucić w niego, myślisz? No nie, a co masz tam napisane przy nim? Mogę zjeść albo wyrzucić. Co możesz? Zjeść albo wyrzucić. Nie, no to wyrzuć. Ja go poleję gazolin. Czekaj, ja już idę. Dobra, leję na niego. Leję gazolin. Leję. O! Dobra, już dostałam. Dynamit tak nie działa. Może podpalić go najpierw trzeba jakoś. A nie, zabił mnie, Klaudia, jak to nie zadziałało? Ja wejdę do ognia, wtedy się podpali dynamit. O, działa! Nie trafiłam, najgorzej! Ja... Tablet, tablet, jeszcze raz, zdążę. Dobra, używaj tableta, kup dynamit. 3, 2, 1. Dobra, już idzie dynamit do mnie. 20 sekund, szybko. Moment, bo mi się jeszcze tam stoi. O, no dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, muszę wejść, podpalić go. Dobra. Jest jeszcze niedźwiedź? Jest, jest, jest. Chodź tu, chodź tu. Jak biegnie. No, czyli to był lepszy sposób niż kij baseballowy. Czyli już wiemy, jak pokonać niedźwiedzia za pomocą dynamitu. Gazolin nie zadziałała, ale dynamit zadziałał. A jakbyś zrobiła mu taką drogę, taki mur jakby z ognia, a ja bym go zawołała wtedy. Właśnie ja nie wiem, czy to się nie pod... A, to może świeczka jest potrzebna, bo tutaj w domu normalnie się wszystko podpaliło, nie? Dobra, czekaj, chodźmy po gazolin, weź świeczkę tutaj ze stołu, zaraz. A ja idę po gazolin. O nie, nie, palę się. Dobra, ja z tym nie mogę szybko iść, bo się wtedy palę.
Ej, i dawaj, będzie trzeba jeszcze stanąć na chwilę tutaj przed domem i zobaczyć, czy te autobusy faktycznie przyjeżdżają. Bo mi przyjechał. Taki dziwny. Tak? No. Może do szkoły nas zawiezie. Nie wyglądał na takiego. Nie, czekaj, bo nie mam przyspieszonka. Ojej, jak powoli tup to słodko. Leje. Gazolin. No i dobra, i co, wyrzucić tutaj w to? No chyba tak, no rzucaj. O, dobra, co? Pali się, pali się, pali się. Dobra, chodź tu, niedźwiedź. Biegnie, biegnie, biegnie. O nie, to nic nie dało. Dzwoń po dynamit. Nie zaczęłam się. Pomocy, nie. Zabił mnie znowu. O nie. Chciałam na, wiesz, na tą zjeżdżalnię się wystrzelić. O, ja tu się cały czas pali. Dobra, patrzę ten autobus, czy jest. Co ja mogę kupić, żeby jeszcze mu tam walnąć z tego? Ej, tu jest poddasze w ogóle. Jak? I na poddaszu widzę, że jest biały kotek. Czekaj, co tu jeszcze mamy? Taka jakaś stara kamera. I tutaj jest, Vera, patrz. Tutaj no, jest... ja ci to otworzyłam właśnie. Ja mam zamknięte. Może na kanapie poskakać muszę. Otworzyłam sobie! Tak? O, super. No nie, tylko minuta mi została. Szybko, szybko. Projektor jest jakiś, ale jest kotek. I też tu jakiś laser w ogóle leży. No to do kota pewnie. No to kot tutaj jest na dachu. No, to można pewnie sterować kotem czy coś. A. Zobacz, ile tutaj jest jeszcze rzeczy, których nie odkryłyśmy, nie? Totalnie. I tutaj na podłodze leży laserek koło skrzyni. Aha. I spróbuj go użyć. I tu kot jest też. Ogólnie tu też nie topesz lata? O! Już było! Na kocie jadę. No dobra, ale myślę, że na tym możemy zakończyć sobie dzisiejszy odcinek, bo naprawdę dużo odkryłyśmy, Vera. Oj, bardzo dużo. Ale można pokonać niedźwiedzia innym sposobem niż pałą. Tak, dynamit też sobie daje radę ze wszystkim, jak widać. Oczywiście, widzowie, jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, ile muszą zostawić? 2000 łapek w górę? Nie, 5000, no 2000? 2000 to już, wiesz, 2 lata temu było. Dobra. Teraz to 5000. To 5000 łapek w górę, wtedy pojawia się kolejny odcinek z Who's Your Daddy, oczywiście z Werką Aferką, która mi tu pomaga. I może odkryjemy wtedy ten poddasze, no. No, oby tak. Ciekawe, do czego ten laser jest, czy tylko do kota? Może to niedźwiedzia też jakoś, można go oślepić czy coś. Albo można sterować niedźwiedziem. Chciałabym przyjechać na niedźwiedziu. Tak, więc zostawiajcie dużo łapek. Sprawdzimy to w kolejnym odcinku, tak. Tak. Zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanał. Ja ci, Vera, dziękuję za pojawienie się w roli dziecka. I wam, widzom, dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Pa! Pa, pa.